Yo, siemanko moi drodzy, z tej strony Connor Minecraft i widzimy się po prawie rocznej przerwie odkąd nie wstawiałem filmu żadnego, także witam was bardzo serdecznie w takim kamerę vlogową bardziej, bo tak szybko mówimy co się zmieniło u mnie. Także tak, tu tam za mną stało wcześniej biurko, tu dokładnie na którym nagrywałem swoje pierwsze filmy i słuchajcie, co się zmieniło. Tak, nie, tej akurat nie nagrywałam, ale tu znajduje się, jak się nazywa, Caribana wersji Color. Wejadę i otwierał, bo sobie siedzi na zewnątrz. Następnie tak, tu mamy Gekona płaczącego. Pod spodem już ma zgaszone, bo czekajcie, bo tutaj dawałem jedzenie mącznikom. Już ma zgaszone światło, ale jak widzicie, siedzi sobie tutaj Gekon orzęsiony, maluszek jeszcze. I tu na samej górze, w tym terrarium, dokładnie w tym miejscu, chwilę, tu od tyłu bardziej siedzi sobie Brachiopoda Hamori. Także to są zwierzęki na razie, które znajdują się tutaj u mnie na hodowli. A reszty już wam nie będę pokazywała, bo musiałbym. Chodź spokojnie, poza tym tam są rzeczy prywatne mojego taty. I no. Także w sumie te zwierzęta będą tylko na kanale, bo na nich opiera się cały kanał. Z nimi zaczynałam, z tą Caribeną. W sumie z Brachiopodą Vagans, która niestety poległa na walce, jak mnie nie było w domu. To nie upilnowali jej moi rodzice i niestety no wiecie co zrobiła. Także słuchajcie, wracam do nagrywania, zacznę trochę coś nam nagrywać. W ogóle zaraz kartkę tu otworzymy, bo teraz zamykałem. Moment. Jak tego otworzyć? O, dobra. Tu przed chwilą właśnie mącznikom dałem jeść, że miałem to jabłko, im wrzuciłem trochę mąki i płatków owsianych im tam dałem. Tak jak karmię swoje mączniki, wylęp mącznika, bo tych dorosłych na razie nie mam, bo akurat nie pamiętam co z nim zrobiłem, chyba je po prostu rzuciłem, bo nie, nawet nie wiem w sumie, czy pająki mogą jeść takie mączniki. Więc po prostu je wywaliłem, nie wiem czemu. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie. Wiedzcie, że wracam na YouTube'a i będą się pojawiały filmy. Także zasubskrybujcie ten kanał tam na dole i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Trzymajcie się, cześć.